Dawn, heroes of Warcraft. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Hearthstone. Ostatnio naszła mnie nieodparta chęć pogrania w karciankę. Zerknąłem na swoje osiągnięcia. Proszę państwa, ranking 22. To powalczymy trochę na tym rankingu. Ale zastanawiałem się jakoś tak... Nie pałam wielką chęcią do układania deków, ale... Po pierwsze mogę sobie gdzieś wczytać skądś, ale tutaj się pojawiła taka fajna rzecz w Hearthstone. Można sobie na przykład ułożyć dek. Nowa talia. Wybierzmy sobie łowcę, wybierz. I można sobie wybrać z takich pewnych założonych, przyjętych wcześniej deków. Czasami brakuje kilka kart, można to jakoś uzupełnić. Ale pomyślałem sobie, cholerka, wypróbujmy te różne deki. No może mi starczy kart, żeby poukładać. I zobaczymy, jak mi będzie szło. Mam ambicje. Nie wiem, czy mi starczy czasu na granie. Większość czasu spędzam w Overwatchu. Więc nie wiem, czy mi starczy czasu, żeby pograć jakoś sensownie w Hearthstone, ale mam taką nieodpartą chęć, więc do licha ciężkiego. Pogramy sobie. Zagramy sobie rankingowo od tej mojej biednej rangi, a potem się zobaczy. Zatem zapraszam, bawcie się dobrze w moim jakże uroczym towarzystwie. That wars are only won upon the anvil of honor. Tral kontra Anduin! Ten dek, który wybrałem, to się nazywa Totemy na Total. Taki jest, jakby do wyboru od początku. To sobie odłożymy. I ono jest oparty na totemach. Tam mi brakowało jednej karty do tego pełnego deku. Czymś to uzupełniłem. Zobaczymy. Okazało się, że mam rangę 21. Nie 22, jak myślałem. O rany, jak wybitnie. Mamy tutaj Troga, który za każdym razem, kiedy uzyskuje przeciążenie, on uzyskuje plus 1. Co mi się może nieźle zgrać, chociażby z tą karciochą, która jest tutaj. Mamy rzeźbiarkę totemów, która dostaje plus 1 za każdy aktywny totem w grze. A moim przeciwnikiem jest kapłan. Ding, ding. O nie, skopiował mi. Mam nadzieję, że nie skopiował mi tej. Mógłby tą skopiować, to nic złego by się nie stało. To też nie jest fajna kopia, więc... Wystawmy na razie totem. Nie atakujmy. Doskonale. Jedno obrażenia już zadane. Jesteśmy na przodzie. Mamy na stole dwie karty, cztery w dłoni. Nasz przeciwnik natomiast ma trochę... Wiedziałem! Ale ma przeciążenie tutaj. O, kurde, szereg. No, wiedziałem, że tak coś... No litości. No dobrze, no. No nic złego w zasadzie się nie stało, chyba. Jakiś cholerny dek oparty. Szkoda wielka, bo bym sobie zboostował tych tutaj. Dobrze, zagrajmy zatem wilkami. I rozbijmy tego. Raczej nie sądzę, żeby to był kapłan budowany na murlokach. Nie no, w żadnym razie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wydaje mi się, że na tych rangach to raczej dosyć zabawne będą deki. Mój też jest na pewien sposób zabawny. I jak obiecałem sobie, że będę korzystał tylko i wyłącznie z tych deków tutaj proponowanych przez grę, zobaczymy, jak daleko da się z nimi zajść. Ale deki to właściwie jedna rzecz, druga to intelekt gracza tutaj. Intelekt. Intelektualnie to nie mam sobie nic do zarzucenia, natomiast wiedzy na temat gry, zdolności przewidywania to jest coś, co jeszcze trzeba sobie wypracować. A nie grając raz na pół roku, tylko trochę trzeba by pograć. No tego raczej nie będę miewał zbyt szybko i w zbyt dużych ilościach. Mój totemiczny deck, o, otrzymuje plus 2 do ataku za... Pokaż, co ty masz. Otrzymuje plus 2 do ataku za każdym razem, gdy dowolna postać zostanie uzdrowiona. Należałoby ją tutaj wykopyrnąć stąd. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy ją palnąć błyskawicą i dobić. Możemy też użyć plus 3 do ataku i ją dobić. Co lepiej by się przydało? Myślę, że to będzie bardziej... Błyskawica jest bardziej uniwersalna, ponieważ ona nie wymaga posiadania sojusznika na stole. Można po prostu komuś przyładować. Błyskawicą można przyładować też. Znaczy, mogę też sobie rzucić ten... Chciałem sobie błyskawicę zostawić, okej? Możemy zamknąć temat?
Analizujmy zatem to, co się dzieje na stole, ruchy przeciwnika, swoje, no, nie skopiował mi. Zużył 3 punkty many, 2 mu zostały, jest duża szansa, że ma to, co mi się nie podoba w ogóle. No mi usunie ze stołu, ale zostało mu 2 many. A, ukradł tą kartę. Co ten z tymi murlokami tutaj ma? Dobrze, przywołajmy sobie następny totem. Miejmy nadzieję, że to będzie totem leczący. I oto Jon. Przywołajmy sobie rzeźbiarkę totemów. Jest to urocze 7-7. I bijmy tego kapłana. No przewaga jest po mojej stronie, no zależy wszystko od tego, co się wylosowało mojemu przeciwnikowi. Jeżeli jeszcze to mi ukradł, burzę z pioronami znaczy się, no to mi tutaj mógłby oczyścić to wszystko. O nie! Dobrze, to jest poprawka. On mi ukradł stali kartę, a nie z dłoni, więc... Tam wszystko mogło być, więc było wyciszenie i była żaba. Ej, serio, to jest gość zbudowany na murlokach, bez kitu. No proszę. Inspiracja. Daj plus 2 do twoim totemom do ataku. O! Interesting stuff. Więc rzućmy tego tutaj jegomościa. Szkoda, że teraz nie możemy użyć inspiracji, ale możemy zabić tego nieszczęsnego murloka. I tu delikatnie tego kapłana zaatakować. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja lubię strasznie te karty z inspiracją. One się pojawiły w tym wielkim turnieju. Zaraz. Ja chyba ostatniego... Nie skończyłem ostatnich... Ostatnich wyzwań nie skończyłem w Hearthstone'ie. Należałoby to naprawić, ten poważny błąd, bo przecież tam są karty w nagrodę. No bez jaj. Na szczęście... O, źle zrobił. Pewnie najpierw to wystawić, potem to, no ale... To jest okrzyk bojowy, nie? No dobra. Się będzie leczył. Zostały mu 3 karty na ręce, 2 karty na stole. Nie jest to nic, co mogłoby mnie jakoś strasznie przerazić. No dobrze, zrobimy to w ten sposób. Kurde. Prawie nie tego murloka trafiłem, co chciałem. Zaatakujmy tu. Nie prowokuj mnie! I tu. To się wszystko będzie bardzo ładnie leczyć. Z tego totemu. Całkiem przyjemny ten deck, muszę powiedzieć. Zobaczymy, co dalej. Możemy wystawić drugą rzeźbiarkę totemu za chwilę. Nasz przeciwnik ma 4 karty, 21 punktów życia. Nie sądzę, żeby tam się jakieś sensacje miały odbyć. Okej, podleczył się. I zadał jakieś obrażenia. No dobra. Interesująca sprawa. Zróbmy sobie to... Zróbmy to tak. Moje totemy mają sporo. Zaatakujemy tego łotra tutaj. A, pomyliłem się. Ale nie szkodzi. Miało to trochę inaczej wyglądać. Znaczy, ten miał zaatakować stworka, a ten miał uderzyć, bym większe obrażenia zadał, no ale cóż. Głupich nie sieją, sami się rodzą. Jest takie powiedzenie? Chyba jest. Drogi kapłanie, powiedziałbym, że twoja sytuacja jest trudna. No i właśnie, w ten sposób straciłem. 9-7, jasne, więc... No co my tu możemy zrobić w ramach tego, co się odbywa właśnie na stole? No możemy zadać dużo. 3, 6, 10, 12, 14. Chyba możemy skończyć to już teraz, co? Tak mi się wydaje. Bo tutaj inspiracja jest ogromna. Zostałem. O, poddał się. Bardzo, bardzo zacny deck. Bardzo zasadek. No, teraz sobie spróbujemy jakiś inny. Oho! Jestem tarczownikiem.
A co to? Otwórz swoją skrzynię na koniec sezonu, popraw swoją rangę, otrzymasz lepszą skrzynię. A to jakiś nowy pomysł. Bardzo mi się to podoba. War is deception. A game played best from the shadows. Pomyślałem sobie, że nic złego się nie stanie, jeżeli teraz sięgnę po wyzwania klasowe, zwłaszcza, że tutaj są karty, które pomogą mi ułożyć deck tam wskazany przez grę. Chciałem sobie ułożyć taki deck kapłana, który nazywa się Smoczy Lot. Smoczy Lot, ale nie dane mi to było, bo brakowało mi tam czterech kart, które ciężko było zastąpić, bo one są takie specyficzne. Pomyślałem sobie, zrobię te wyzwania, zdobędę te karty i będzie ciekawiej. Zatem teraz wyzwanie. Zacznijmy od wyzwania Paladyna i przyjdzie nam się zmierzyć z Archaedasem. Archaedas. Zapraszam. Others believe victory requires strategy and a mastery of power. Uther kontra Archaedas! Uther kontra Archaedas. Naraża się na gniew stwórców. Co ty masz? Co? No dobrze, będę walczył. Daj stronnikowi plus 3 do ataku oraz boską tarczę. Bardzo ładnie. Sekret na początku swojej tury. Daj twoim stronnikom plus 1, plus 1. Wirkol alfa, okej. Okay. Akceptujmy to zatem. Okej. Okay. Zerknijmy, ja nie pamiętam dokładnie, jakie tutaj miał możliwości ten nasz przeciwnik. Sługa przedwiecznych tytanów! Ależ historię mógłby nam opowiedzieć. No na pewno. Gdyby tylko nie był tak zajęty wdeptywaniem cię w ziemię. Gdyby nie był tak zajęty. Moc specjalna przywi posąg 02 dla obu graczy. Ha! To dosyć ciekawej perspektywie nam ten sekret tutaj. Ale to na pewno nie wszystko. Na pewno on, nasz przeciwnik, ma karty, które jakoś wykorzystają fakt, że ja mam tutaj tylu jego mości. Zróbmy tutaj tak. I natychmiast zaatakujmy tego tutaj, Łazęgę. Coś czuję, że eliminowanie tych posągów może być znaczące im. Wielkie plany! Zaraz, co to ma być? Otrzymuje plus 4 plus, jeśli kontrolujesz 6 innych stronników. Aha! Dobra, myślę, że możemy wystawić sobie ten sekret już teraz. Dajmy dar mocy temu jegomościowi i pozbywajmy się szybko tych paskud. Tutaj, tutaj i tutaj. Powinienem dostać posąg, tak jest. I teraz plus 1, plus 1. Kamieniu. O ty, draniu. Na początku twojej tury tak jest. Doskonale. Zobacz, sekret. Gdy twój przeciwnik ma co najmniej 3 stronników i zagrywa kolejnego, zniszcz go. No, proszę, jaki to przydatny pomysł jest. Ale to może innym razem. A tymczasem zróbmy sobie... Zobaczmy, może by tutaj było. Bo tutaj dostanę 1 obrażeń i w zasadzie, ale. Zależy mi przecież, żeby jak największe obrażenia zadać mojemu przeciwnikowi. Zobaczmy. No, zaczną się posągi robić problemem chyba niedługo. Coś ty zrobił! Co to było? To było bardzo nieprzyjemne. Zniszcz wszystkie posągi, za każdy zniszczony punkt zadaje 1 punkt obrażeń. Ty łotrze. No dobra, no nie jest dobrze, no ale pal licho. Daj stronnikowi plus 3 do ataku, boską tarczę. No, możemy ten sekret wystawić, niech on tutaj sobie będzie. Co to się teraz wydarzy? Wydaje mi się, że on ma ten sam sekret, co ja. Ale zobaczymy. O ty łotrze, o ty draniu. Oż ty, ja cię nie mogę. Cały plan mi zrujnował.
Agonia. Daj losowemu przyjaznemu stronnikowi plus 3, plus 3. 5 punktów. Zróbmy to zatem. Zróbmy to tak. Aha. Czekam na rozkazy. Prosto. Trzeba tego załatwić na pewno i tego też. No nie wiem, jaki on ma tam sekret, pewnie się dowiemy o tym już niedługo. Posągi. Trzeba niszczyć te posągi do licha ciężkiego. Zniszcz stronnika, jeśli kontroluje... Co? Rannego stronnika, koszt jego... Co? Gdzie? Pokażcie mi tą kartę jeszcze raz. Zniszcz stronnika. Jeśli kontrolujesz rannego stronnika, koszt tej karty jest mniejszy o 4... A, taka historia, co? Ustaw atak i zdrowie stronnika na 3. Okrzyk bojowy. Bardzo to interesujące. Byśmy mogli się czegoś pozbyć, prawda? 4 i... Co my tu mamy? Ale zaraz, zaraz. Ustaw atak i zdrowie stronnika na 3. Ale którego? Możemy sobie wskazać? Nikt nie pozna tak. Naszych tajemnic. Możemy zrobić to... W ten sposób... Ale to tego skasuje, nie? Okej, nie ma tragedii. Możemy się pozbyć tego. Zdecydowanie możemy się pozbyć tego. I przywołać sobie jeszcze jednego chłopka. Okej, nie ma tragedii, nie ma katastrofy. Jesteśmy cały czas w grze, ale cały czas szykują nam się niespodzianki. Nasz przeciwnik... Ty diable. Podle. Okej, mamy boską tarczę, plus 3, plus 3. Dobrze, dobrze, dobrze. Wystawmy zatem... Moja tarcza za Argus! Tak, tego stronnika. Dajmy mu... Tu... Do walki! Doskonale. Gotowe. Mamy przewagę. Gdy twój przeciwnik ma co najmniej 3 stronników i trzeba by ten sekret wystawić. Wybierz wrogiego stronnika, wtasuj go do swojej talii. Ty draniu podły. Ale walczą. No, to mi się podoba. Mamy ten sekret cały czas. Dobra, pozwólmy mu zatrzymać tych, co wy na to. Chociaż może trochę... Wszyscy pozostali stronnicy uzyskują plus 1 do ataku. Doskonale. Daj losowemu stronowi 3-3 i zajmijmy się eliminacją tych drani. Może zrobimy to tak, a tych pozostałych zostawimy przy życiu. I zobaczymy, co dalej. Teraz posągi, okej. Okay. O, i teraz to powinno paść. Sekret, przyjacielu. Losowe zakręcie. Przywróć 5 punktów zdrowia. No to takie. Kiedy przyzwiesz stronika, daj mu plus 1, plus 1. Zaś miecz traci 1 punkt wytrzymałości. To się może sprawdzić. Wystawmy zatem sobie taką kartę. Wystawmy taką kartę. I na razie... Na razie wystarczy. Nie będziemy się tego pozbywać. On nie jest taki chyba straszny. A może jest? Może warto się go pozbyć, co? Pozbądźmy się go w ten sposób. Prosto wyło! I atakujmy. Zadawajmy obrażenia. Stronnik już atakował. Kurde. Prawie mogłem go zabić. Zabrakło mi jednego punktu. Ale nie sądzę, żeby to potrwało jeszcze dłużej. Pozostaje ukryta. Czemu aż dostał tutaj 2? A, już rozumiem. Co zrobiłeś znowu, drań? Co to za sekret? Nie podoba mi się to w ogóle. Chyba będzie miał ice bloka, co? Nie! Nie miał! Zwycięstwo zatem? Dostęp do kolejnych kart, które będą nam tak potrzebne przy budowie deka. Paladyn. No, no
cóż, moi drodzy, to na dzisiaj wystarczy chyba, myślę sobie. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia w Hearthstone'ie, jeżeli będziecie mieli ochotę spędzać ten czas w moim towarzystwie. Trzymajcie się. Hej, hej!